Witajcie drodzy kochani. W dzisiejszym programie chciałbym opowiedzieć mniej więcej kilka słów na temat sauny i jak sauna jest naprawdę istotna i ważna dla ludzi mieszkających w północnej Europie. A więc mieszkałem w Finlandii, mieszkałem w mieście Mandžuhariu i tam sauna była nieodzowna, czyli bardzo potrzebna. W saunie rozgrzewaliśmy się, robiąc jednogodzinną, dwugodzinną saunę w zależności od dnia i nawału pracy, jaki mieliśmy. I do czego służy właściwie ta sauna? Ta sauna służy do jakby oczyszczenia organizmu z wszelkiego rodzaju toksyn, wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, jak również może nam służyć, jeżeli jest wilgoć, zimno, śnieg, wiatr, można nam służyć do tego, że możemy suszyć nasze ubranie w tej saunie. Rozkładając odpowiednie urządzenie do suszenia, możemy po prostu spowodować, że nasza odzież, nasze rzeczy po prostu w bardzo krótkim czasie wyschną w tej saunie i będą nadawały się do wyprasowania i do ułożenia do naszej szafy. Więc tak, w naszym kraju, w Polsce, sauna nie jest zbyt znana, chociaż może ostatnio nawet trochę bardziej jak wcześniej, ale po prostu jest dobrze publikować tą informację, dlatego właśnie robię ten filmik, żeby ludzie się obudzili i w Polsce i zaczęli po prostu stosować saunę w praktyce, czyli budować saunę. Można taką saunę zakupić w OBI czy w jakimkolwiek innym sklepie. Jeżeli nie ma tam, no to wziąć się do roboty z drewna, po prostu przyciąć odpowiednio deski, przyciąć odpowiednio, zrobić odpowiedni dach i do środka umieścić zwykły malutki piecyk, może być na drzewo, i możecie sobie taką saunę tak naprawdę zrobić sami. I ta sauna przyda Wam się właśnie w tych ciężkich, siarczystych mrozach, które w tej chwili są w Polsce, po 20 stopni, po 22 stopnie, po 18 stopni minus. Będzie ta sauna Wam służyć do rozgrzania z Waszego ciała po całym dniu przebywania na świeżym powietrzu, mroźnym powietrzu. Może Wam ta sauna służyć również do wysuszenia własnych rzeczy, jeżeli po prostu macie problemy z suszeniem w tych temperaturach, które są w Polsce, bo wiadomo, że wszystko od razu jest zamrożone w takiej temperaturze. Także ta sauna może też Wam posłużyć do suszenia Waszych rzeczy. Także taką saunę nie jest trudno zbudować. Można ją zbudować albo z pomocą kogoś, albo samemu, to już w zależności od każdej osoby. Ale ta sauna przyniesie Wam, drodzy kochani, bardzo duży pożytek i radzę skorzystać po prostu z możliwości, jeżeli ktoś ma jakiś teren, ma jakąś działkę, może taką saunę po prostu sobie sam zbudować. I korzyści, które wynikają ze zbudowania sauny, naprawdę są niesamowite, dzięki czemu będziecie mogli się rozgrzać, wasza cyrkulacja, wasze zdrowie polepszy się. Możecie potem wyjść sobie na śnieg, pobyć na śniegu kilka minut, 5-10 minut, potem znowu wejść do sauny, dzięki czemu wasza cyrkulacja krwi będzie o wiele lepsza i będziecie się czuli o wiele zdrowiej. To właśnie chciałem Wam przekazać w tym filmiku kilka słów właśnie o tym, że można mieć po prostu w Polsce swoją własną saunę. I oprócz tego chciałem skomentować, iż nasza firma Energy Aron posiada aronit, odpromiennik naturalny, który odpromieniowuje, który jest bardzo zdrowy. Polecam dla ludzi starszych, dla ludzi, którzy mają jakieś problemy dolegliwości. Jak również posiadam podkładkę, polecam serdecznie. Na linku pod YouTube znajdziecie nasze aukcje. Dziękuję Państwu za uwagę. Pozdrawiam serdecznie i do widzenia.